Hej, hej, cześć, dzień dobry. Witamy się w kolejnym dniu vlogowania. Jesteśmy teraz, tak jak zresztą wszyscy, siedzimy w domu. Siedzimy w domu w sumie tylko ja z chłopakami, bo Adrian chodzi normalnie, słuchajcie, do pracy. Jego zakładu pracy nie zamknęli. Także my siedzimy w domu. Właśnie położyłam teraz Aleksa spać. Siedzę jeszcze sobie w szlafroczku. Przyszłam Wam jak gdyby na bieżąco powiedzieć o tym, co robię z włosami, potem Wy mnie zasypujecie pytaniami i nawet tam po jakimś czasie i ja że tak powiem, nie zapamiętuję, co w danym czasie robiłam z tymi włosami. Pokazywałam Wam, jak wygląda odrost, a teraz zobaczcie, powstał mi taki ładny bardzo odcień na górze. I mówiłam Wam, kto mnie nie śledzi jeszcze na Instastories, to bardzo serdecznie zapraszam na mój Instagram karakorolanik, po prostu tak jak i tutaj. Zmieszałam sobie, słuchajcie, fioletową płukankę, dlatego że fioletową, ja miałam w domu fioletową i różową. Zmieszałam ją po prostu z odżywką i nałożyłam ją pędzelkiem na sam odrost. Przypomniało mi się, że pamiętam, jak kiedyś na początku jeszcze swojego, jak gdyby swojej kariery z blondem, rozjaśniałam te włosy tylko rozjaśniaczem, nie nakładałam na to jeszcze potem farby, tylko nakładałam rozjaśniaczem, sam rozjaśniacz. No i wiadomo, że to był żółty bardzo ten blond. Ja wtedy właśnie tylko w ten sposób ochładzałam ten kolor i miałam ładny taki platynowo-beżowy jak gdyby blond. I właśnie dlatego tak sobie nałożyłam teraz z fioletową tutaj płukanką maskę, a następnie wzięłam jeszcze całe włosy, dlatego że chciałam, żeby one nabrały innego odcienia. Wymieszałam płukankę różową z fioletową i jeszcze na chwilę namoczyłam te włosy. Wiecie, te włosy u mnie tutaj, gdzie są tak jasne, to są włosy, które są najbardziej suche. A włosy najbardziej suche łapią wszystko. Czyli tutaj mi tak mocno, słuchajcie, złapało na fiolet i róż, że musiałam po tym jeszcze myć 3 razy głowę, żeby wypłukać trochę tego koloru. No i teraz wygląda już spoko. Na drugi dzień w sumie i teraz już mam w domu, kupiłam sobie płukankę srebrną, także następnym razem jeszcze nałożę tutaj właśnie, ale już łatwo na ten przedziałek, żeby jak gdyby to potem mi nie szło na całe włosy. Nałożę sobie właśnie taką miksturkę, ale z płukanką srebrną, żeby tak, że tak powiem, ochłodzić jeszcze ten odrost i ten odrost będę tak zostawiała. Zastanawiam się tylko nad przyciemnieniem właśnie tego jasnego blondu, ale przyciemnieniem do takiego beżowego, jakiegoś ładnego blondu. Ale to jeszcze nie teraz, jak już ustabilizuje się trochę sytuacja, może zaistniała sytuacja, to dopiero wtedy sobie to zamówię, bo to muszę zamówić najczęściej chyba przez pocztę. Nie wiem, muszę zobaczyć, czy jest opcja wyboru do paczkomatu, bo teraz jeżeli paczki, no to tylko i wyłącznie, jeżeli jest taka opcja, właśnie to paczkomat. Robiłam też paznokcie teraz, kilka dni temu i powiem Wam, że miałam już ten kolor jakiś czas, to jest z Madame Glam Pirouette, ale wcześniej mi się on wydawał, że on wpada tak jakoś w fiolet i tak mi nie odpowiadał, a teraz taki ładny cukierkowy róż. A tak chyba siedziałam z 20 minut i nakładałam sobie na każdy paznokieć inny lakier i nie mogłam się zdecydować, co wybrać, bo oczywiście najchętniej to bym już pojechała i kupiła sobie nowy lakier, ale jak gdyby no nie chciałam nigdzie jeździć i kupować, szczególnie, że to by się wiązało z pójściem jeszcze wtedy do galerii, które były jeszcze otwarte takie sklepy, a wolałam tego uniknąć, no już po prostu, a tak naprawdę, tak szczerze umówmy się, w domu mam też mnóstwo lakierów. Nie ma co ukrywać. Pika mi bateria. Zaraz ją naładuję, szczególnie, że mam dzisiaj dla Was do nagrania kolejny film. Już 2 dla Was nagrałam, takie filmy stacjonarne, bardzo zaległe. Ale też nie zamierzam zaprzestać z vlogami. Z tym, że teraz, no to już nigdzie. Zdarzyło nam się wyjść 2 razy na spacer. Tutaj do tyłu mamy z tyłu za naszym blokiem las. Także do lasu. Nikogo nie spotkaliśmy.
No i nic więcej teraz się nie dzieje nigdzie, także myślę, że teraz większość rodzin siedzi właśnie w domu i wymyśla. I wymyśla. Jeszcze jak wiecie, pogoda jest słaba, to się nie chce wyjść, ale teraz przybija się już słońce. No i będzie się chciało wyjść, ale oczywiście na spacer właśnie w miejsca, gdzie jest mało ludzi. Najlepiej właśnie, powtarzają to, że najlepiej w ogóle właśnie wyjść do lasu. Powiem Wam, że muszę iść podłączyć tą baterię, żeby mieć właśnie później ją pełną na kolejny film. Także do później. No cześć, witam Was w kolejnej części tego vloga. Mamy już kolejny dzień, poranek znowu. Ja zasiadłam tutaj po to, żeby złożyć dla Was, mam jakiś taki poprzedni któryś vlog, już nawet nie wiem w sumie z kiedy on był, ale mam takiego vloga i muszę go właśnie teraz złożyć, dodać. Nagrałam też dla Was w końcu haul, ale to już Wam o tym wspominałam, ale już zaczynam jak gdyby gromadzić rzeczy na nowy haul. Wczoraj przyszła mi przepiękna kurtka, bardzo, bardzo długo na nią polowałam, słuchajcie, i udało mi się ją kupić w bardzo fajnej cenie. To jest Ramoneska i to jest z tej marki Drole, to jest taka dobra marka rzeczy, no i naprawdę w fajnej cenie i udało się ją kupić. Jedyny minus jest, że to nie jest mój rozmiar, ale w Ramoneskach i tak raczej się nie zapinam, a tu chodzi o to, że się w niej po prostu nie zapnę, chociaż może kiedyś w końcu się zapnę, prawda? Ale bardzo długo na nią się jak gdyby czaiłam, żeby była dostępna, no i udało się w końcu właśnie wyhaczyć. Także teraz właśnie będę kończyła. Aha, wiem, miałam się Was w ogóle właśnie tak pytać, takie kwestie. Zastanawiam się, żeby nagrać Mierzymy i myślałam, żeby wybrać jakiś sklep z sieciówki, czyli na przykład przeglądałam rzeczy w Sinsay'u i w House'ie, albo połączyć takie Sinsay z House'em. I któryś butik taki internetowy typu, albo znowu Candy TM. Myślałam też o tym butiku Hollywood Dream, ale no nie wiem. No, co myślicie? To by było takie Mierzymy, oczywiście plus size, tak, rozmiary LXL. No dajcie znać, co o tym myślicie. I to, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to słuchajcie, zaczynamy tak trochę walkę jak gdyby z tym. Możecie pisać mi swoje pomysły, jakie miałyście na to, żeby maluch nie budził się w nocy do jedzenia. My już mieliśmy taki etap z Aleksem, że on jak jadł o 19, to budził się dopiero o 6 na jedzenie. Czyli przesypiał całą noc. I z miesiąc temu mu się to odwróciło. I zaczął budzić się różnie, słuchajcie, budzi się o 2, o 12. Wczoraj się obudził w ogóle o 11 na kolejne mleko. Z tym, że no już wczoraj, gdybym mu tego mleka nie podałam, pomyślałam sobie, że po prostu płacz i przebudzenie nie zawsze musi oznaczać też głód. No i w sumie zasnął i pospał do właśnie w 5:30, czyli przetrwał to, czyli to może nie był właśnie głód, ale tak też z ciekawości chciałabym wiedzieć, jak, co robiłyście, czy robiłyście cokolwiek, bo ja przy Alanie nie miałam takiego, bo mam szczerze problemu. On już jak skończył chyba 4 miesiące, to zaczął przesypiać noce i budzić się właśnie dopiero o 6 na mleko. Jadł mleko o 6 i od razu zasypiał dalej. No Aleksa tak nie jest, no ale nie każde dziecko musi być jak gdyby takie samo. On też po takim przebudzeniu, jak dzisiaj przebudził się 5:30, to zasypia dopiero po około godzinie, przez godzinę z reguły sobie po prostu brzęczy w tym łóżeczku. Dzisiaj nie dałam mu pobrzęczeć, dlatego że nie chciałam, żeby obudził się Alanek i głaskałam go przez cały czas po prostu i wtedy był leżał, ale był cicho. No ale to też daje, wiecie, że ja nie śpię, a wiadomo, chcemy doprowadzić już do tego, żebyśmy i my spały, przesypiały. Także piszcie jakieś swoje sposoby, bo ja wiem, że tu jest grono, bardzo wielu mam i zawsze jak Was o cokolwiek poproszę, to dostaję od Was mnóstwo odpowiedzi i podpowiedzi, tak jak było z włosami i cały czas, słuchajcie, do mnie napływa mnóstwo od Was wiadomości. Przeróżne farby. Pokazuje mi to też tylko tyle, że można jak gdyby farbami uzyskiwać blond na odroście, niekoniecznie musi być to rozjaśniacz, bo dostaję od Was bardzo dużo propozycji.
także no, kolejną farbę kupuję za miesiąc po prostu. Przed świętami, myślę, będę farbowała włosy. I chyba tym razem wybiorę zestaw właśnie ten Vella Coleston Special Blonde. Bo mi właśnie też dziewczyna wysłała, jedna z Was mi też pisała a propos są że, o takich farbach, ale bardzo trudno dostępnych, typowo fryzjerskich. Muszę najpierw spróbować czegoś bardziej jednak dostępnego, bo tutaj gdyby ta dziewczyna zaoferowała swoją pomoc, ale nie wyobrażam sobie co jakiś czas męczyć człowieka, żeby wiecie, zamawiał mi farby. Także wolałabym najpierw, to już musiałaby być naprawdę taka ostateczność, spróbować czegoś dostępnego tak od ręki, tak? No może te Vella też nie są dla mnie dostępne od ręki, bo u mnie w tym Falloki Koki nie ma Velli, muszę zamawiać przez internet. No ale na pewno jest to po prostu dostępne, tak? No także dostałam też w ogóle, powiem Wam szczerze, że sporo propozycji a propos farb sklepowych. Tylko jakoś im kurde nie ufam, chociaż sama kiedyś używałam tą farbę z Garniera. Ona fakt, dawała mi żółtawy odcień, ale ja właśnie wtedy robiłam sobie płukanki i wychodził mi taki beżowy blond. No teraz nie mogłabym położyć, dlatego że mój blond jest tutaj za jasny. Ja najpierw już też zamówiłam sobie toner do tego, żeby stonować ten mój blond, żeby on był nie taki biały, nie taki po prostu jasny, żeby go troszeczkę przyciemnić takiego beżowego blondu i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Oczywiście będę Was informowała na bieżąco i wtedy zobaczymy. Muszę spisać sobie te wszystkie farby, które mi polecałyście. I były tu też dziewczyny, które są fryzjerkami, które używają farb właśnie na odrost, ale to też jest jeszcze kwestia tego, bo ja nie wiem, czy ja dodałam, że wiecie, osoby z ciemną też oprawą oka, gdyby mają swoje włosy trudne do rozjaśnienia, one są mocne, one mają w sobie dużo miedzi, dużo złota i je naprawdę ciężko jest po prostu rozjaśnić do chłodnego blondu. Ja nie mówię, że do jakiegoś takiego białego miałoby mi się rozjaśnić, bo to jest niemożliwe bez rozjaśniacza, ale do takiego normalnego właśnie beżowego blondu. Dobra, Aleks zaczyna już marudzić i tego już właściwie położyć spać, bo już jest jego czas. No i biorę się za zgrywanie dla Was właśnie tego vloga, a później chyba w kolejności właśnie będzie ten haul. Także pozdrawiam. Tak więc film się obrobił, dodałam, wyczyściłam miejsce na tutaj na pulpicie, jeszcze tylko to sobie usunę, co tutaj mam. What is this? O, tego też już nie mam, już też to sprzedałam, mogę usunąć. Dobra, to te zdjęcia zostają. To jeszcze to bym usunęła, chwilka. Idziemy już, ja dalej, zobaczcie, w piżamie w ogóle. Chłopaki też zresztą, i Alan, i Aleks jeszcze w piżamie. My spędzamy trochę czasu w piżamach jednak. U mnie już się dzieje tutaj kawka. Pije się. Aleks śpi, ale ma taki ten sen, powiem Wam, że już 20 minut temu myślałam, że się obudził, bo strasznie się rzucał w tym łóżeczku. I rozmawiałam akurat wtedy z Adrianem. I kończę z nim rozmawiać, patrzę, nie, on jednak dalej śpi. Przed chwilą znowu myślałam, że już się obudził, a jednak teraz patrzę, że dalej śpi, czyli coś mu dokucza, chociaż wczoraj wieczorem dałam mu coś na dziąsła, bo myślałam, że to dziąsło, bo on ma już trochę podpuchnięte te dziąsła, także myślę, że zaraz to wyjdzie. Ma on teraz, Aleksiu, 7,5 miesiąca, tak, bo on na początku kwietnia skończy 8. I Aleanek miał właśnie 8 miesięcy, jak mu wyszedł pierwszy ząb. Myślę, że może to w rodzeństwie być tak dość właśnie podobnie. Chciałam jeszcze Wam tylko powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to, że ostatnio jak Wam pokazałam te chusteczki z Pampersa, napisałyście mi, żebym spróbowała z Baby Dream, wyszła teraz nowość, właśnie też nasączane 99% wodą. I może nie pokażę Wam, chociaż może pokażę, zaraz wyciągnę opakowania. Powiem Wam, że one no rzeczywiście mają 99% wody. Nie mają w składzie żadnych nie mają żadnej parafiny. Boże, coś mi stanęło na gardle. O, to było brzydko napisane.
nawilżone w 99% wodą. O tak, kurde, coś mi stoi. Nie zawieraj właśnie alkoholu, oleju parafinowego, ani glikenolu, tego wiecie, ciężkie słowo. No i tak wyglądają te chusteczki. One są w dwupaku w Rossmanie. Ten dwupak kosztuje 11 zł. I dodatkowo, słuchajcie, w jednej paczce jest 80 chusteczek. To jest bardzo dużo. W tych chusteczkach z Pampersa jest chyba 42 tylko w jednym opakowaniu. W Water Wipesach nie wiem. No ale tutaj ten dwupak, te 160 chusteczek jest w takiej samej cenie, nawet tańsze niż Water Wipes. Fakt, że to wszystko jest kwestią też nasączenia. Water Wipes są nasączone bardzo, bardzo. Wręcz z nich cieknie ta woda. Pampersy są nasączone mniej. Te są nasączone jeszcze mniej od Pampersa. Tylko pytanie, czy potrzebne jest aż tak mocno nasączone? Bo one absolutnie nie są suche. Są po prostu mniej. One są normalnie mokre, wilgotne. Zobaczymy. No to jest pierwsza paczka, którą otworzyliśmy. Zdążyłam Aleksowi raz, nie, dwa razy w sumie, bo dzisiaj dopiero użyć ich. No i zobaczę, dam Wam znać, jak się sprawują, bo wydaje mi się, że jest to bardzo opłacalna sprawa, jak na ten skład właśnie. Jeżeli, no wiadomo, no to Wy wiecie, jakich, czy potrzebujecie tak mocno nawilżonych, pośrednio, czy tak właśnie mniej, bo to nie jest też, one nie są jakoś bardzo delikatnie nawilżone, są po prostu mniej nawilżone niż te od Pampersa. Tak jak mówię, Water Wipes są najbardziej, bo Water Wipes wręcz aż tak ociekają trochę tą wodą, moim zdaniem. Także teraz próbujemy właśnie te z Baby Dream. Bardzo ogólnie właśnie dziękuję za takie propozycje. U nas dzisiaj na obiad będą gołąbki. Wczoraj, słuchajcie, już je zrobiłam na wieczór, także już mam gotowy obiad na dwa dni, z czego się bardzo cieszę. I no, także dzisiaj będą właśnie nawet z okazji tej kwarantanny, to tak chce się coś, wiecie, gotować, właśnie gołąbki. Już też myślałam o tym, żeby może jakieś bułki zrobić, ale nawet się nie rozglądałam za mąką, czy jest, bo to podobno teraz taki towar deficytowy. Oczywiście żartuję, myślę, że nie ma problemu z tym. Także to, coś przed chwilą jeszcze miałam oczywiście na myśli, żeby powiedzieć, a już teraz zapomniałam. Siedzę, piję kawę, oglądam Dzień Dobry TVN, chociaż w dużej mierze cały czas oglądam te TVP Info, jakoś nie mogę przestać się od tego uwolnić. Teraz trzeba będzie się ogarnąć, w sensie ubrać. W mieszkaniu na szczęście nie jest tak strasznie jak codziennie, naprawdę. Będę się może później łączyła, chociaż coś Wam pokażę po prostu, co robimy przy okazji tej kwarantanny. Alanek poszedł teraz malować obrazki. On jest teraz właśnie na fazie malowania trawka, niebo, słoneczko, drzewko i serduszko dla mnie jeszcze ciągle rysuje. Także jest właśnie na etapie teraz malowania obrazków. Spodobało mu się to. W końcu wychodzą mu jakieś konkretne kształty, nie tylko takie, wiecie, mazgajki, jak to często u trzylatków, u dzieci w jego grupie tak bywa. Nawet jak pokazywałam w którymś vlogu Wam taki album obrazków, jakie dostał na urodziny, to jedno dziecko tylko miało rysunek, gdzie coś tam przypominało jakieś kształty, a reszta to były po prostu takie bazgroły i bazgroły. Tyle. Kończę. A wiem, co chciałam powiedzieć, że zastanawiam się, a ja myślałam, że ja mam tutaj, a to mam na tym. Dobra, na wyświetlaczu. Zastanawiam się też, słuchajcie, czy by od tego, ewentualnie przyszłego poniedziałku, nie przejść teraz znowu na pudełka, już teraz na dłużej. Będę Wam dawała znać, rozglądam się. Cały czas rozglądam się, przeglądam oferty, bo już pamiętam, jeszcze niedawno w Koszalinie była tylko jedna firma, która prowadziła dietę pudełkową. Teraz jest już ich tyle. No i trzeba właśnie poprzeglądać oferty. Cenowo, menu jakieś. No, tak się właśnie zastanawiam. Także do później. I
always wanted inside of the shadows. Like a wolf who was racing the storm. Oh, I believe, I believe, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe, I believe. I've got fire inside my blood. Człowiek nawet się trochę ogarnął. Na sportowo, ale idziemy na spacer, jak widać. Słońce świeci, aż tutaj przybija przez całe nasze mieszkanie. Także idziemy się przejść tutaj do lasu za nami, bo takowy posiadamy. Mieszkamy właściwie przy samym lesie. Także idziemy właśnie teraz się tam przejść.